klub sportowy Bloczek Team Pelplin jest organizatorem drugiej gali zapasów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Z powodu przebudowy hali sportowej w Pelplinie impreza odbędzie się wyjątkowo w Jabłowie. O sobotnim wydarzeniu mówi trener i zarazem prezes klubu Bloczek Team Adam Blok. Na turnieju spodziewamy się ekipy z województwa zachodniopomorskiego. Będzie to ekipa nasza zaprzyjaźniona Mluk z Karlino. Będą to ekipy z województwa kujawsko-pomorskiego. Będą drużyny Bydgoszczy, Świecia, Lniana, Wojnowa. Będzie cała po prostu ten okręg bydgoski będzie tutaj u nas. I oczywiście nasz okręg tutaj pomorski. Kartuzy, Gdańsk, Pelplin. I to będą rywalizowały dzieci. Do lat 12 mamy w planie zrobić mecz pomiędzy drużynami Mluk z Karlino, a u nas też Bloczek Team Pelplin. Naszą taką gwiazdą, że tak powiem, będzie Magdalena Głodek, to już jest wicemistrzyni Polski seniorek z tego roku, uczestniczka Mistrzostw Europy z ubiegłego roku. Będzie rywalizować też Paulina Kuros, wicemistrzyni Polski juniorek. Chłopacy, niedawno medaliści Mistrzostw Polski Młodzików, ale na pewno będzie co oglądać. Od 10 godziny zaczniemy rywalizację dzieci do godziny 14. Zawody dzieci się zakończą, wtedy mamy oficjalne otwarcie od godziny 14:30 i potem zaraz po tym otwarciu będziemy startować super meczem, którym będą naprawdę dużo, dużo fajnych i mocnych zawodniczych z całego kraju.